Państwu kolejny raz. Sprawa Mary Wagner. Kolejna sprawa. Tutaj jesteśmy przed budynkiem sądu, w którym ona właśnie się toczyła. Oczywiście to tylko jedna z wielu rozpraw, których będziemy świadkami w najbliższych miesiącach. Tym razem przed sędzią Winterem bodajże, muszę to jeszcze sprawdzić. To ciekawe, bo Mary Wagner w sumie poznałem przez Grzegorza Brauna i przez całą sprawę związaną z kręceniem filmu nie o Mary Wagner. A w każdym razie sytuacja się nie zmieniła, jest dokładnie taka sama jak opisana w filmie. To znaczy Mary dalej siedzi w więzieniu, czy też w areszcie śledczym, dlatego że odmawia podpisania zobowiązania do nie robienia tego, co robi, czyli nie do wchodzenia do tych klinik. W zasadzie jest to główny powód, dla którego Mary Wagner jest w areszcie, że nie może zgodnie ze swoim sumieniem podpisać zobowiązania do tego, że nie będzie ratować dzieci nienarodzonych. A tego domaga się prokurator, bo w ogóle te oskarżenia są błahe. Te oskarżenia, oprócz pogwałcenia tych okresów próbnych, jakie wyznaczyły w poprzednich wyrokach, bo już okazało się, że te okresy próbne już chyba trzy zostały naruszone, bo Mary Wagner miała trzy wyroki wcześniejsze. Mimo to jak gdyby jest w recydywie i cały czas robi to samo, więc prokuratorka, ta sama zresztą co w poprzedniej sprawie, domagała się, stwierdził, żeby dojść się domagać półtora roku więzienia. I jeszcze, żeby było to bardziej uciążliwe dla Mary Wagner, ponieważ ona uważa, że Mary Wagner protestuje z powodów politycznych i tak dalej, no, prokurator sprawia bardzo takie agresywne wrażenie, stwierdziła, że będzie domagać się od sędziego, żeby nie zaliczono Mary Wagner, bo to jest procedura standardowa, że jej się zalicza jeden dzień aresztu, jako że areszt jest bardziej uciążliwy niż więzienie, za półtora dnia więzienia, więc jeżeli ktoś dostaje powiedzmy wyrok półtora roku, a przesiedział już rok w areszcie śledczym, no to wychodzi na wolność. Ale nie jest to automat i okazuje się, że sędzia może odmówić tego rodzaju przywileju skazanemu i o to będzie apelować prokuratorka, która chce, żeby Mary Wagner jeden dzień aresztu liczono jako jeden dzień wyroku. To jest jedna z tych spraw. Inna taka, że sędzia okazał się być człowiekiem bardzo praktycznym. No w ogóle sam zdziwił się, myślę, całą tą historią, dlaczego Mary Wagner siedzi. Tym razem sędzia był, trudno powiedzieć, że przyjemny, ale przynajmniej starał się dowiedzieć więcej. I w zasadzie no, dziwiło go to, dlaczego Mary Wagner nie odpowiada z wolnej stopy. Wypytywał Mary, na co ona by się zgodziła, czy te warunki by nie można by było jakoś jeszcze ich bardziej złagodzić, to znaczy zostały narzucone przy zwolnieniu, przy poprzednich wyrokach, co Mary powinna była podpisać. I tu okazała się ciekawa sprawa. Otóż okazało się, że Mary nie podpisywała żadnych tych warunków wcześniej, a mimo to ją jak gdyby wypuszczono, bo powinna była podpisać tak zwane te warunki okresu próbnego. No i okazało się, że nie jest tam nic takiego w tych aktach, czyli że sąd nie dopatrzył, a mimo to ją wypuścił, no bo skoro sędzia sobie zażartował, skoro się do tego nie zobowiązywała, no to znaczy, że nie ma tego zarzutu, no bo z czego ten zarzut o naruszenie warunków
okresu próbnego wynika, skoro Mary Wagner nie podpisała wcześniej żadnych warunków próbnych, że się zobowiązuje do tego. Ja tam robił wszystko, żeby no, Mary Wagner dzisiaj wyszła do domu. Znaczy do domu. No, była zwolniona warunkowo i pojawiła się w sądzie na następną rozprawę. Przy okazji stanęła sprawa tego, kiedy proces, no bo to była rozprawa przedprocesowa. Proces, jak tam ustalono, że 2 dni powinno być zarezerwowane na ten proces. No i pierwsza data sierpień, także do sierpnia Mary Wagner by miała siedzieć w areszcie. Szczęśliwie tam jakoś uzgodniono, że maj, ale potem sędzia doszedł do wniosku, że jeszcze wcześniej chce Mary Wagner zobaczyć właśnie, żeby nastąpiło pełne przekazanie dowodów, znaczy była jasność, że wszystkie dowody przeciwko niej są jasne i tam między innymi jednym z tych dowodów jest nagranie z tej kliniki, z kamer bezpieczeństwa tej kliniki aborcyjnej, no więc właśnie to nagranie Mary Wagner ma prawo się z tym zapoznać. I w związku z tym pojawi się tutaj w sądzie ponownie już 10 lutego o godzinie 9. Ponownie będzie ten warunek zwolnienia warunkowego, oprócz tego niezbliżania się, nie ma żadnych innych, tam nie ma żadnych innych zobowiązań, oprócz niezbliżania się do tej kliniki aborcyjnej i stawiania się na poszczególne rozprawy. Także jak to określają, jest to taki nagi warunek, naked bail. No i cóż, Mary Wagner, pytana kilkakrotnie, powiedziała, że nie może być w zgodzie z swoim sumieniem i podpisać, że nie będzie ratowała tych dzieci nienarodzonych. Sędzia mówi, no ale są też inne przychodnie, mówi, to tylko dotyczy tej jednej, mówi, dlaczego podpisz, dlaczego... I tu nastąpiła bardzo ciekawa, stała się rzecz niezwykła tutaj, pierwszy raz jak chodzę, obserwuję te procesy. Sędzia się zdeklarował, to naprawdę wypadek bardzo, bardzo, bardzo rzadki, że sędzia w pewnym momencie powiedział, że on też jest Roman Catholic, że on też jest katolikiem. Bardzo, bardzo niezwykła deklaracja w dzisiejszych czasach w kanadyjskim sądownictwie. Mary Wagner siedzi w więzieniu. Będzie siedziała pewnie jeszcze następne kilka miesięcy. Ja kiedyś sobie tak żartowałem w rozmowie z nią, że państwo powinno jej płacić, bo oczywiście Mary Wagner w więzieniu ewangelizuje, w więzieniu no, prostuje ścieżki, rozmawia z kobietami, jest kimś takim, co no, pomaga tym więźniarkom, kto pomaga im, rozumie ich problemy, jak ktoś jest opuszczony, jak ktoś jest w więzieniu, jak ktoś jest w złej sytuacji życiowej, to mówienie o wierze, o Chrystusie, o miłości, o tym, że nie jest się samemu i opuszczonemu do końca, jest niesamowicie ważne i podnoszące na duchu. Także to Mary Wagner robi. Więc na pewno nie jest to czas zmarnowany w momencie, kiedy ona w tym kryminale siedzi. Z drugiej strony jest to oczywiście no, ciężkie. To jest areszt śledczy. Warunki tam są takie sobie. Bo już sam fakt, że Mary Wagner nie ma tam dostępu do opieki duszpasterskiej, nie może na mszę świętą, nie ma tam kto odprawić, tam są różne rzeczy z tym związane, problemy.
Także już samo to powoduje, że jest to uciążliwe. No, no mówmy się, siedzenie w więzieniu to nie jest radość. W razie nie zanosi się na to, żeby sprawa ochrony życia poczętego zyskała jakąkolwiek prawne rozwiązanie. Nikt nie ma ochoty politycznej, żeby to przeprowadzić. No i mamy to, co mamy. A ja myślę, różne ludzie mają poglądy na te tak zwanej aborcji, czyli de facto zabijania ludzi. No, umówmy się, że jeżeli ktoś się spiera i mówi, że kobieta tak ma prawo i tak dalej, oczywiście, to porozmawiajmy sobie nad tym wyabortowanym czymś, bo nie wiem, niektórzy nie chcą nawet tego nazywać dzieckiem czy człowiekiem, tym czymś, co na przykład w trzecim miesiącu zostało wyabortowane, sobie zobaczmy, co to jest, bo to nie jest ząb mądrości wyrwany, to nie jest narość, to nie jest guz usunięty. Także jak ktoś ma wątpliwości, to niech sobie raz zobaczy, jak wygląda aborcja. I wtedy będzie mówił, czy to jest zabijanie, czy to nie jest zabijanie. Zaczyna się uznawać zabijanie za rzecz normalną, za rzecz związaną z kontrolą populacji, z kontrolą, no, i generalnie mówi się, no musimy to robić, bo przecież inaczej wszyscy się pozatłaczamy, pozabijamy, pozadeptujemy. No, jest to ograniczone spojrzenie na to, czym jesteśmy w tej cywilizacji. Więc warto sobie to uświadomić. Warto sobie to uświadomić, rozważając sprawy życia i śmierci. Zabicie dziecka poczętego to jest unicestwienie rozpoczynającego się kosmosu. Bo świadomość tego człowieka, którego zabijamy, nie ma szansy w pełni zaistnieć. Dlatego świadomość istnienia jest tak piękną sprawą. No i tutaj pozbawiamy życia z tak błahych powodów. Zabijamy, ludzie naprawdę zabijają nienarodzone dzieci z powodów tak mało istotnych, że to się włosy jeżą. Że komuś, nie wiem, że ktoś jest, musi jakieś tam egzaminy pozdawać, że ktoś niby wydaje się, że za młody albo za stary, albo że już dosyć, że to dziecko kolejne, że ten kolejny człowiek to będzie za duże obciążenie. No a może ten... I tu jak gdyby w tej swojej małości nie dostrzegamy nieprawdopodobnej rzeczy, czyli tego, że unicestwiamy cały świat tego człowieka, bo przecież nie wiemy, kim ten płód, to dziecko nienarodzone mógłby zostać. W co mógłby się ten potencjał, który likwidujemy, przeistoczyć?